Siedzę tu 3 godziny. Rozmawiam z wami. 3 godziny, które mógłbym poświęcić na to, żeby odnaleźć moją żonę. Tu chodzi o jej życie. Pani to rozumie? Rozumie to pani? Thomas, spokojnie. Mogę? Dlaczego z nami walczysz? Mamy dowody na to, że zostałaś wciągnięty w spisek GlaxoSmithKline. Jaki dowód? Pracujemy nad Glaxo od miesięcy. Jest coś, co ty masz, na czym im bardzo zależy. To jest jakaś paranoja. Ja nie prowadzę żadnych badań. Ja się wycofałem z rynku 5 lat temu. Dlaczego się wycofałeś, Tomas? Jest coś, co ty masz, na czym mi bardzo zależy. To jakaś paranoja. Ja wycofałem się z rynku, nie prowadzę badań od 5 lat. Nitrowil, wczesny prototyp do leczenia raka chrząstki. Jak myślisz, ile to może być warte? To jest bezcenne. Odkryłeś formułę leczenia, która może ocalić setki tysięcy ludzi. I ty się, Tomas, jeszcze zastanawiasz, jaki motyw może mieć Glaxo? A skąd pewność, że ja posiadam tę formułę? A posiadasz? A myśli pani, że nawet gdybym ją posiadał, to powiedziałbym o tym pani? Tak. Bo tu chodzi o życie twojej żony. Możemy je na to wymienić. To jest jedyna szansa, żeby do niej dotrzeć. Tomas... Nie mam tej formuły. Tu chodzi o życie twojej żony, Tomas. Możemy je wymienić na to. Myślałem, że policja nie pertraktuje z przestępcami. Zgon z powodu pobicia. To bez sensu. Oni się ze mną kontaktowali, a ja mam nagranie. Szantażowali cię? Masz tę formułę? Na całym jej ciele były ślady DNA. Twoje ślady, Tomas. Bawimy się jeszcze w tę bajeczkę? Formuła to jest twój jedyny dowód. Twoje jedyne wyjście. Co tak? Gdzie to jest? Gdzie? Tu. Kod dostępu. Maria.